гос, то есть наш скар, то есть наша вольность, то есть наша визитовка. Chcesz go rozwijać? Wspaniale! Głos jest zwierciadłem tego, jak do siebie odnosisz się. Jeżeli mówisz pełną, brzmiącym, barwnym głosem, to pokazuje, że słuchasz i słyszysz siebie. Że gdzieś podświadomie wiesz, że zapewnienie sobie wygodnych warunków sprawi, że po prostu lepiej zrobisz swoją pracę. Natomiast jeżeli mówisz cichym, matowym, drżącym lub łamiącym się głosem, to pokazuje, że cała twoja uwaga jest skierowana na osiągnięcie pewnego celu. W dążeniu do tego celu zupełnie zapominasz o sobie, o swoich wygodzie. Strach przed zrobieniem błędów łączy się z siłą, agresją, co jeszcze gorzej wpływa na głos. Więc głos to jest zwierciadło tego, jak do siebie odnosisz się. Śpiewać, rozwijać swój głos wspaniale. Jednak statystyka pokazuje, że 80% odpadnie, tylko 20% dojdzie do mety. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wierzymy w mit, który mówi o tym, że śpiewanie jest proste, jest łatwe. Skąd ten mit? Z trzech powodów. Żyjemy w czasach szybkich rozwiązań. Praca z głosem do nich nie należy. Nasz instrument znajduje się w środku nas. Dlatego musimy go odkryć, a później nauczyć się na nim grać. Więc na początku będziemy budować fundamenty. Gdy mamy coś za darmo, to tego nie cenimy. Utalentowani wokaliści są mniej przygotowani do pracy niż ci, którzy otrzymali od przyrody mało. Nie istnieje wielki talent bez wielkiej siły woli. Honora de Walter. Wysłuchamy wokalisty, który śpiewa pełnym, brzmiącym głosem, to wydaje się, że on nie wkłada w to żadnej pracy. Jednak ta lekkość uzyskana jest przez wieloletnie treningi. Po pierwsze, ćwicz regularnie, po 5-7 minut dziennie. Póki jesteś uważny, póki twoja myśl jest nastawiona na 3 punkty emisji głosu EgoSync. Zaakceptuj siebie, daj sobie czas, przyzwól sobie na błędy. To jest warunek twojego rozwoju. Wątpliwości są normalne. Rozwój wokalny jest podobny do schodów. Masz przed sobą drogę rozwoju, wiesz, że się rozwijesz, wiesz, gdzie iść dalej. Masz skrzydła za plecami. Nagle przychodzi ściana, betonowa ściana. Nie masz pojęcia, o co chodzi. Jesteś pełen wątpliwości. Ale to znaczy, że za chwilę masz kolejny stopień. Wątpliwości są normalne. Głos to jest nasz skarb. To jest nasza wizytówka. To jest zwierciadło tego, jak do siebie odnosisz się. To jest twój kontakt z otoczeniem. Chcesz go rozwijać? Trzymam za ciebie kciuki.